rzeczy, które będziemy dzisiaj świętować, ta zmiana nazwy na Szkoła Polska i druga taka rzecz, jest takie nawet hasło, pojawia się w prezentacji, będziecie to Państwo widzieć. Autorką tego hasła jest pani magister Iwona Szambelan. 100 uczniów na 100 lat niepodległości. I rzeczywiście, ja bardzo często myślę, że możemy sobie wspólnie pogratulować. Proszę Państwa, ja doskonale pamiętam czasy, jak do Brunsum przyjechali pierwsi żołnierze. Ich dzieci uczyły się wtedy w szkole w Afnord, a na zajęcia historii i języka polskiego przyjeżdżały do Kolonii. Wtedy były inne czasy, szkoły można było tworzyć od 30 uczniów, teraz prawo się zmieniło, żeby utworzyć szkołę musi być minimum 50 uczniów. Także to był taki długotrwały proces kształtowania się tej placówki edukacyjnej. Później powstała tu filia Szkoły Polskiej w Kolonii, później stała się to samodzielna szkoła, szkolny punkt konsultacyjny. I ja ciągle marzyłam o tym, żeby dokonał się cud i żeby było 100 uczniów. I ten cud się dokonał, czyli proszę Państwa, marzenia się spełniają, bo moje marzenie się spełniło. W Warszawie ruszyłeś na przełaj tą najkrótszą ze wszystkich swych dróg. Pogwizdując, że jest, nie zginęła, czując skrzydła przypięte do nóg. Katarynka. Na ulicy Miodowej co dzień około południa można było spotkać jegomościa w pewnym wieku, który chodził z placu Krasińskich ku ulicy Senatorskiej. Latem nosił on wykwintne, ciemnogranatowe palto, popielate spodnie od pierwszorzędnego krawca, buty połyskujące jak zwierciadła i nieco wyszarzały cylinder. Jegomość miał twarz rumianą, szpakowate faworyty i siwe, łagodne włosy. Chodził pochylony, trzymając ręce w kieszeniach. W dzień pogodny nosił pod pachą laskę. W pochmurny dźwigał jedwabny parasol angielski. Był zawsze głęboko zamyślony i posuwał się zwolna. Około kapucynów dotykał poważnie ręką kapelusz, przechodził na drugą stronę ulicy, żeby zobaczyć u pika, jak stoi barometr i termometr. Potem znowu zawracał na prawy chodnik, zatrzymywał się przed wystawą Mieczkowskiego, oglądał fotografię Modrzejewskiej i szedł dalej. W drodze ustępował każdemu, a potrącony uśmiechał się życzliwie. Ten jegomość był to pan Tomasz. Gdy był jeszcze obrońcą, biegał prędko, że nie uciekłaby przed nim żadna szwaczka wracająca z magazynu do domu. Był wesoły, rozmowny, trzymał się prosto, miał czuprynę, nosił wąsy zaokrąglone bardzo ostro do góry. Już wówczas sztuki piękne robiły na nim wrażenie, ale czasu na nie nie poświęcał, bo szalał za kobietami. Co prawda miał do nich szczęście i nieustannie był swatany. Gdy został mecenasem, czoło skutkiem natężonej pracy umysłowej urosło mu aż do cienia, a na wąsach pokazało się kilka srebrnych włosów. Pan Tomasz pozbył się już wówczas młodzieńczej gorączki. Miał majątek i ustalono opinię znawcy sztuk pięknych. A że kobiety wciąż kochał, więc począł myśleć o małżeństwie. Najął nawet mieszkanie z 6 pokojów złożone. Urządził w nim na własny koszt posadzki, sprawił obicia, piękne meble i szukał żony. Ale człowiekowi dojrzałemu trudno zrobić wybór. Ta była za młoda, a tamtą uwielbiał już zbyt długo. Trzecia miała wdzięki i wiek właściwy, ale nieodpowiedni temperament. A czwarta posiadała wdzięki, wiek i temperament należyty.
ale nie czekając na oświadczyny mecenasa, wyszła za doktora.